Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj temat raczej kondycji Kościoła, ale nie będzie o tych wszystkich koronawirusowych kwestiach, o których już wielokrotnie była mowa. Dzisiaj trochę o postępującej zmianie jego nauczania oczami młodych katolików, powiedzmy tych przywiązanych do tradycyjnego nauczania Kościoła, o nowych wykwitach płynących z Rzymu będę rozmawiał z Janem Sroką z Towarzystwa Studentów Polskich. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Na początku oczywiście zachęcam Państwa do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, komentarzy, do subskrybowania naszego kanału i również wspierania naszej pracy, tak żebyśmy mogli pracować bardziej efektywnie i szerzyć te ważne idee. Póki co przynajmniej tylko w internecie, ale kto wie, co będzie później. Natomiast tutaj zerknę w materiały, które sobie przygotowałem. Jest nowa encyklika ogłoszona przez papieża Franciszka pod tytułem Fratelli Tutti. I tutaj wiele kontrowersji wzbudził ten dokument przez to, że no tutaj jest jakby taka radykalna, wręcz lewicowa krytyka liberalizmu, odejście od tradycyjnego nauczania w kwestii wojny sprawiedliwej i kary śmierci. No, z karą śmierci to już wcześniej były pewne zmiany, no ale przede wszystkim taka jakby ładunek motywacji ideologicznej, bo tu są odniesienia liczne do wielkiego imama Al-Tayeba, do takich niekatolików jak Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi i tak dalej. Natomiast z, powiedzmy, katolickich myślicieli najwięcej odniesień jest do samego autora. Najwięcej to są odniesienia do... Są takie właśnie autoodniesienia, są odniesienia do Benedykta XVI, są odniesienia do Jana Pawła II. Natomiast, żeby znaleźć jakieś tutaj źródło katolickie datujące się wcześniej niż powiedzmy 70 lat temu, to naprawdę jest tutaj bardzo ciężko. Mm-hmm. Tak. No jest taka, a nie inna sytuacja. Mianowicie, no tutaj taka jakby radykalna zmiana, odnoszenie się do kompletnie innych rzeczy niż dotychczas. Wcześniej mieliśmy encyklikę ekologiczną, teraz encyklikę lewacką. Do czego to zmierza, Twoim zdaniem? Znaczy, to mi się wydaje taką logiczną kontynuacją, tak, całego pontyfikatu, czyli jakby, że tutaj niestety widzimy, że te jakby dokumenty magisterium, które w zamierzeniu powinny służyć papieżowi tego, żeby nauczać katolików jakichś ważnych kwestii związanych z wiarą i moralnością, tutaj stają się polem takiej bardziej lub mniej udanej publicystyki na tematy takie szeroko pojęte, społeczno-polityczne, z jakimiś takimi odniesieniami do aktualnych wydarzeń. No i gdzieś tam może w tle rzeczywiście istnieją jakieś wartości katolickie, jakaś doktryna katolicka, ale to jest zepchnięty ten margines tutaj. I no niestety trzeba tutaj powiedzieć, że to, co obserwujemy, to w dużej mierze są pewnie jakieś przemyślenia, poglądy samego papieża, ale ciężko większości katolików będzie się tego odnieść jako do, można powiedzieć, czegoś, co oni mają przyjąć jako ten głos Rzymu, głos, który ma ich utwierdzić w wierze, który ma ich instruować, jak mają się w tych dzisiejszych czasach zachowywać. Taka sytuacja zdarza się, powiedzmy, nie po raz pierwszy w ostatnich czasach, ale jest to jeszcze głębiej postępująca demolka nauczania. Mamy demolkę przy okazji koronawirusa, no, liturgii, różnych zachowań, takiej pobożności ludowej, powiedzmy.
Czy to może zmierzać, jaka jest, czy jest inaczej? Inaczej, czy jest możliwość w ogóle zawrócenia z tej drogi? Bo no, dla niektórych może to być, powiedzmy, trudne czy wręcz niewykonalne. Znaczy właśnie jeszcze tutaj chciałem dodać, że to nie jest tylko w wypadku magisterium, w wypadku tylko nauczania Kościoła, to nie jest tylko kwestia demolki tylko i wyłącznie, to jest też kwestia, zwyczajnie mówiąc, inflacji, tak? Ta encyklika, o której teraz mówimy, ona jest trzykrotnie dłuższa niż encyklika Rerum Novarum. A przypomnijmy, że encyklika Rerum Novarum to była taka encyklika, która była niezwykle ważnym, takim może być przełomowym momentem w nauczaniu Kościoła, gdzie można powiedzieć w ogóle po raz pierwszy Kościół tak szeroko odniósł się do problemów współczesności ekonomiczno-społecznych i która, można powiedzieć, zmieniła też takie w ogóle katolickie postrzeganie pewnych kwestii po prostu z tego powodu, że Kościół wcześniej pewnymi kwestiami się nie miał okazji zajmować, bo jednak czasy się zmieniły. Tutaj mamy encyklikę, która jest jednak mocno wtórna i ona jest, mówię, trzykrotnie dłuższa, gdzie ona o takich rzeczach bardzo ogólnych mówi i właściwie ciężko tutaj jakieś konkretne wnioski doktrynalne z tego wyciągnąć, czy konkretne wskazania moralne, które nadawałyby się do takiej szerokiej implementacji. Jeśli chodzi o cofnięcie tego, to właściwie wydaje się, że niestety nie ma innego wyjścia niż po prostu ograniczenie się w ogóle w naszej percepcji nauczania katolickiego do takich rzeczy, które są, można powiedzieć, wymierne, które są stabilne, a nie koniecznie właśnie zawsze zwracanie uwagi na takie elementy, które teoretycznie właśnie miałyby być częścią tego magisterium, jakie to kąty papieskie, które niestety swoją formą nie spełniają takich warunków, żeby móc je traktować w pełni, może nie tyle poważnie, co żeby były podstawą jakiejś głębszej refleksji czy działań. I tutaj myślę, że tak właśnie dlatego katolicy dużo prędzej powinni w dalszym ciągu odwołać się do tego, co Kościół wypowiedział już ustami papieży, szczególnie przedsoborowych, na zbliżone tematy, to co wypowiedział w odpowiedniej formie i w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do naprawdę zasad życia społecznego, niż kierować się czymś, co ma bardziej formę przemyśleń i gdzie bardzo wyraźne jest myślenie życzeniowe czysto, a nie jest to faktycznie jakieś przekładanie obiektywnych i niezmiennych zasad katolickiej etyki na zasady współżycia społecznego. To może jest ważny temat, tylko że w Polsce, jakby zwłaszcza od czasów Jana Pawła II, no przyjmuje się pewne rzeczy płynące z Rzymu, z Watykanu, tak kompletnie bezkrytycznie i nie ma tak naprawdę wielu głosów krytycznych, czy to wobec tej encykliki, czy wobec różnych innych rzeczy, które są równie przecież kontrowersyjne, a mimo to nikt nie protestuje. Czy prawie nikt, no powiedzmy, że te głosy, które się odzywają, to jest wszystko ten sam zaklęty krąg i trudno powiedzieć, żeby te z tych, powiedzmy, 90% Polaków, katolików, no powiedzmy ta 1/3, która, chociaż teraz pewnie mniej, która chodzi do kościoła, w ogóle uświadamiała sobie, o co chodzi i jaka jest głębia nauczań papieży XX wieku. No, akurat w tej encykliki jeszcze kwestia jest właśnie złożona, że sama jej długość powoduje, że bardzo mało prawdopodobne jest, że ktoś ją przeczyta z wiernych, tak? Myślę, że mało kto w ten sposób postępuje, że nawet znajdzie czas na przeczytanie tak rozległego dokumentu. I to ma kolejną konsekwencję taką, że w tej encyklice można znaleźć tyle różnych bardzo stwierdzeń, że każdy, można powiedzieć, może znaleźć coś dla siebie, tak? Myślę, że naprawdę każdy, łącznie nawet powiedzmy z tradycjonalistami katolickimi, może tutaj znaleźć fragmenty, które jak najbardziej mu odpowiadają. Tak więc tutaj to z kolei stanowi ułatwienie dla tych komentatorów, biskupów, autorytetów katolickich, tutaj w Polsce również, którzy są de facto pośrednikami, tak? Między tym dokumentem a katolikami, to oni jakby z tego wyciągną to, co jest zgodne z ich jakby tutaj, z ich potrzebami de facto, tak? I tutaj środowiska bardziej liberalne będą mówiły o innych rzeczach, tym cyklice środowiska bardziej konserwatywne będą mówiły o innych rzeczach, no i tak jakby nic nowego z tego za bardzo nie wyciągnie, no ale wszyscy będą zadowoleni i dlatego też myślę, to jest powód, że takiego sprzeciwu nie ma akurat w tym wypadku zbyt dużego.
Dlatego, że właśnie tutaj też katolicy zatracili takiego ducha, można powiedzieć, dbania o czystość tej wiary, tak? Czyli że póki coś, powiedzmy, wydaje im się, że jednak idzie w tym dobrym kierunku, to jakby to, czy na przykład coś jest ściśle katolickie, czy może jest tylko trochę katolickie, a są w tym też takie akcenty, których może byśmy nie chcieli popierać, tak jakby wydaje się już mało istotne. Ważne jest, żeby, no, żeby z grubsza to się zgadzało z tym, co im się wydaje słuszne i prawdziwe. Właśnie wydaje się, no znowu powtarzam się tutaj, ale wydaje się, że teraz zapanowała jakby taka dyktatura i taki dyktat subiektywizmu nad jakimikolwiek obiektywnymi rzeczami. I powiedzmy, każdy może powiedzieć, bo mi się wydaje, że papież ma rację, a wszyscy papieże poprzedni nie mieli w tej kwestii racji, doktorowie Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że to działa tylko w jedną stronę, tylko w stronę, kiedy usprawiedliwia się różne postępki strony liberalnej, bo dla usprawiedliwienia jakichś, powiedzmy, aktów buntu ze strony konserwatywnej jest tylko bicz posłuszeństwa. Tak, bo to właśnie jest, można powiedzieć, wszystko można podsumować tym określeniem hermeneutyki ciągłości, tak? Czyli dopuszcza się w ogóle intelektualnie również tak szeroki w ogóle spektrum środków wyrazu, że się mówi, że no to jest ta sama prawda, tylko przekazana w różny sposób, tak? I nawet jeśli mamy rzeczy sprzeczne, to wciąż ktoś mi tłumaczył, że to nie tak, bo to po prostu w zależności od czasów to należy różnie rozumieć to, co jest tą podstawą prawdy, a to konkretne wytłumaczenia to już jest kwestia mniej istotna, tak? I że należy po prostu iść tą obecną linią Kościoła, która tak naprawdę się zgadza z tym, co Kościół zawsze nauczał, no a że to się różni, to dlatego, że po prostu zmieniły się czasy, zmieniło się nasze postrzeganie rzeczywistości i tego typu hasła można usłyszeć. I z tego to wynika. Natomiast tutaj akurat jak najbardziej w tej cyklice można znaleźć elementy, które są wprost fałszywe również i z całą pewnością nie zgadzają się z tym, czego Kościół nauczał. Tylko, że to dostrzeżenie tego wymaga też, można powiedzieć, takiej już czujności, którą większość ludzi po prostu się nie oznacza, tak? Bo większość ludzi właśnie żyje według tej narracji, że no wszystko to należy rozumieć jako taką całość i po prostu łatwo im jest pogodzić pewne rzeczy, póki nie są aż tak dramatycznie jakoś sprzeczne. Nie, póki nawet papież nie powie, że powiedzmy szatan jest dobry, a Bóg jest zły, to zawsze jakoś tam można to podciągnąć pod jakieś tam interpretacje, które byłyby dla niej akceptowalne, tak? I do tego się na pewno sprowadza. Więc jak papież na przykład mówi, że generalnie no, wszyscy powinni się kochać, wszyscy powinniśmy być braćmi, wszyscy powinniśmy być dla siebie miłosierni, no to każdy powinien, no opiecz, to wszystko jest prawda, no i jakby nie widzą tutaj problemu ludzie, tak? W wielu kwestiach chyba ludzie nie widzą problemu w dzisiejszych czasach, ale również chyba w tym temacie, w którym rozmawiamy, no jest istotne pewnego rodzaju uświadamianie i przeciwdziałanie. I czy jakieś środowiska, poza tymi, które są powiedzmy zawsze nastawione krytycznie, no mówię tu o pewnych grupach zwłaszcza tradycjonalistycznych, ale czy pojawia się jakiś nowy opór względem tych nowinek, bo powiedzmy pontyfikat Franciszka wykształcił grupę, którą możemy nazwać konserwatystami Novus Ordo, tak typu właśnie kardynał Sarach czy kardynał Berg, i czy pojawiają się jakieś nowe postacie, które no, zaczynają sygnalizować, że tu coś jest nie tak. Czy ja póki co tego nie zaobserwowałem, natomiast też tak tego uważnie nie śledziłem i wydaje mi się, że tutaj niekoniecznie taka reakcja musi nastąpić. Mówię z tego względu właśnie, że tam naprawdę ta encyklika jest tak napisana, że każdy tam znajdzie dla siebie i tam są rzeczy, można powiedzieć, w praktyce szczególnie sprzeczne. No, ale każdy tam weźmie sobie ten fragment, który mu odpowiada i uzna, że on jakby jest kluczowy dla całości i w ten sposób jakby nie będzie miał z tym problemu, tak jak już powiedzieliśmy. Natomiast mówię, jakbym miał powiedzieć, co jest głównym problemem tej encykliki, to głównie tutaj problem jest po pierwsze to, że całość treści jej
jest oderwana od jakiejkolwiek perspektywy nadprzyrodzonej, w sensie ścisłym, tak? Czyli życia po śmierci, zbawienia. Tutaj właśnie też taka ciekawostka, w tej encyklice słowo zbawienia nie pada ani razu, co jednak jest ewenementem, jeśli mówimy o nauczaniu katolickim, tak? Również warto zwrócić uwagę na inny element, tutaj troszeczkę z innej strony patrząc, mianowicie, że tutaj kompletnie zostały zapomniane jakiekolwiek zasady roztropności, tak, w tym, co się pisze, i spojrzenia na rzeczywistość poprzez ten porządek miłości, tak, o którym naucza Kościół. Porządek miłosierdzia, czyli że oczywiście powinniśmy kochać wszystkich bliźnich i życzyć im dobrze, również świadczyć im dobro, ale to powinno się odbywać według pewnego porządku, tak, czyli przede wszystkim odpowiadamy najpierw za siebie, odpowiadamy za tych, za których jesteśmy odpowiedzialni w jakiś sposób, a dopiero potem za innych ludzi, z którymi jesteśmy mniej związani, tak? Tutaj teraz papież tutaj buduje taką narrację w tej cyklice, że jakby jedno z drugim nie jest sprzeczne, tak? I że to, że dbamy, że dbałość na przykład o wszystkich ludzi w takim bardzo ogólnym sensie, w różnych formach nigdy nie stanie w sprzeczności z tym, że powinniśmy dbać w sposób szczególny o swój naród, o swoją rodzinę, o swoje państwo. A niestety jest to zwyczajnie nieprawdą, tak? I to możemy bardzo łatwo zaobserwować na przykładzie różnych sytuacji, które po prostu w praktyce występują. Na przykład w polityce bieżącej, tak? Czyli na przykład stosunek do różnego rodzaju imigrantów. I właśnie to jest też przykre, że papież tutaj wyraźnie staje po stronie tych progresywnych sił, które pod hasłem tylko miłosierdzia próbują doprowadzić do zaakceptowania przez katolików różnych postulatów de facto szkodliwych dla ich własnych społeczności. I to mówię zarówno o społeczności religijnej, jak i społeczności narodowej, państwowej, gdzie jakby efekty tego możemy zaobserwować już. To nie jest kwestia już tylko i wyłącznie spekulacji i wyłącznie rozumowania na podstawie jakichś tam przesłanek, tylko widzimy, jakie skutki wywoła emigracja osób innych narodowości, innych religii dla Europy Zachodniej. I możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie jest to korzystne ani dla tych imigrantów, którzy jakby często angażują się w jakieś życie przestępcze, ani tym bardziej dla społeczności tych krajów, które goszczą tych imigrantów, które z kolei stają się ofiarami często różnych aktów właśnie przestępczych, nawet terrorystycznych, jak również zostają obciążone w różny sposób skutkami istnienia tych społeczności, które nie chcą się wcale integrować, a po prostu kierują się często tylko i wyłącznie dążeniem do pełnienia swojego standardu życia kosztem innych. Ja tak dorzucę, że może to i dobrze, że krytykuje się ten wzorzec liberalny, który został uznany za jedyną słuszną drogę po upadku komunizmu. I może to dobrze, że mówi się o niewydolności systemów liberalnych, tylko że wychodzi na to, że lekarstwo ma być gorsze od choroby, czyli lekarstwem ma być stare, dobre lewactwo i cały dorobek 100 ponadletni społecznej nauki Kościoła, no, mówiąc kolokwialnie, idzie do śmietnika. To dokładnie można powiedzieć i ja tutaj chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że podstawowy problem tutaj też jest taki, że właśnie w imię tego braterstwa jakby papież de facto proponuje rezygnację na jakimś poziomie z rozróżniania tego, jakby o czyje dobro właściwie walczymy, tak? Bo można powiedzieć, że nawet w obrębie jakichś tam form socjalizmu, komunizmu jednak jest jasne, co jest celem, tak? Czyli na przykład powiedzmy ktoś z perspektywy socjalistycznej stara się polepszyć byt ludzi zamieszkujących jakiś kraj, tak? No i powiedzmy, tutaj może dojść do różnych nadużyć, generalnie na przykład jeśli chodzi o atak na prawa własności, Kościół nie popiera tego typu rzeczy, natomiast przynajmniej jest tu jakieś obiektywne podniesienia, tak? Czyli możemy powiedzieć na przykład, czy z tego punktu widzenia byt ludzi poprawił się, czy się pogorszył, tak? Natomiast w takiej perspektywie, jak Franciszek to przedstawia, to powinniśmy mieć taką ogólną troskę o to, żeby każdy człowiek, niezależnie czy on mieszka po drugiej stronie globu, czy jest to nasz sąsiad, żeby on miał zapewnione prawo do godnego życia i żeby wszyscy najlepiej tutaj, żeby tutaj zapewniała całkowita równość,
i żeby zrobić te wszystkie de facto różnice potencjału, jakie ludzie mają siłą rzeczy z tego, z powodu tego, gdzie mieszkają, gdzie się urodzili i tak dalej, żeby to było wyrównane. No i to się już, ja wiem, taka zupełna utopia, tak? Dlatego, że jakby, jak mamy sprawdzić, czy nasze działania w ogóle są skuteczne, tak? Czy rzeczywiście ten taki światowy dobrobyt, czy to światowe bezpieczeństwo działa? I to jest właśnie podstawowy problem tutaj. Dlatego powinniśmy się najpierw toczyć o tych, na których mamy rzeczywiście wpływ, gdzie jest to teraz nam całkiem widoczne, gdzie możemy widzieć efekty swoich działań. Natomiast nawet na tym wyższym poziomie, dalej mówimy o dobrym wspólnym, to mówimy o dobru wspólnym z punktu widzenia katolickiej nauki w ramach państwa. Czyli to państwo troszczy się o swoich obywateli w pierwszym rzędzie, dlatego że jakby ono jest za nie odpowiedzialne. Natomiast teraz takie koncepcje typu, że jedno państwo powinno rekompensować obywatelom innego państwa to, że jakby na przykład tamto państwo jest źle zarządzane, no niestety jest tutaj w tym duża nieroztropność, tak? Dlatego że to kończy się w ten sposób, że państwo bardziej miałoby się troszczyć o ludzi, za których nie odpowiada, niż za tych, za których odpowiada. Jeśli chodzi o polski rząd, miałby się troszczyć o ludzi, dajmy na to z jakiejś, powiedzmy, Indii, którzy rodzą się w złych warunkach, w biedzie i miałby prestać uwagę nawet kosztem uszczerbku swoich własnych obywateli, podczas jakby gdy to de facto może powiedzieć do tego, że te patologie nie znikną w żaden sposób, tylko ktoś tam na przykład po drodze przyjmie tą ewentualną pomoc. Krótko mówiąc, po prostu państwo nie jest w stanie skutecznie, ani żadna inna społeczność, pomagać takim podmiotom, które są poza jego kompetencjami. I po to właśnie mamy państwa, żeby określona społeczność była w sensie samowystarczalna, czyli jakby przede wszystkim państwo ma skupiać się na dobrym wspólnym ludzi, którzy w tej państwie żyją, a nie wszystkich ludzi, ponieważ wtedy traci to jakby w ogóle swój cel główny. To tak na koniec pytanie. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której, prawda, tacy nowocześni Franciszkowi katolicy będą głosować na coś w rodzaju, nie wiem, partii Razem? Jeśli chodzi o partię Razem, to wydaje mi się, że szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie nawet z powodu konkretnych postulatów, ale bardziej z punktu widzenia otoczki, raczej to nie, że powiem, ten polityczny target. No nie mówię, nie mówię, że konkretnie na partię Razem, ale na powiedzmy formacje, które będą niosły ideę, prawda, w rodzaju partii Razem, takie lewicowe, no bo powiedzmy coś takiego już się tworzy, bo przecież pierwszy transfer Szymona Hołowni no pokazuje nam, że prawda, nominalny katolik ze skrajną lewaczką to się spina. Właśnie to ty chciałem powiedzieć, że jeśli może partia Razem niekoniecznie, bo to jednak jest pod ludzi jakby młodych lewaków i to w takim sensie stricte, czyli ludzi, którzy mają i taki światopogląd, i takie najczęściej tło jakieś tam rodzinne i tak dalej, i takie poglądy już konkretne polityczne, tak? Jak najbardziej właśnie możemy, myślę, że w takim kierunku idziemy, że część tych katolickich tak zwanych środowisk będzie coraz bardziej szła w lewą stronę, tak właśnie jak widzimy na przykładzie Szymona Hołowni, którego niestety popiera bardzo wiele młodych katolików, mimo jego totalnie lewicowego podejścia do różnych kwestii, na przykład do rozdziału kościoła od państwa, gdzie tego poglądy są, można powiedzieć, wręcz bezprecedensowe, nawet w porównaniu do tej komunistycznej lewicy, która w Polsce rządziła takiej, powiedzmy, typu SLD, to on chciałby iść dużo dalej w tym rozdzieleniu kościoła od państwa. A z drugiej strony też tutaj warto wspomnieć w kontekście całej tej encykliki, że mamy też po drugiej stronie oceanu ciekawą sytuację, mianowicie mamy katolika nominalnego Joe Bidena, który będzie się mierzył z Donaldem Trumpem. No i niestety obawiam się, że takie właśnie działania jak ta encyklika mogą prowadzić do tego, że w imię tych wszystkich światłych, ładnie brzmiących postulatów katolicy stwierdzą, że lepiej zagłosować na takiego lewicowego polityka, który przynajmniej nominalnie realizuje te wszystkie rzeczy, tak? Czyli jeśli chodzi zarówno o imigrację, jak i równość społeczną, braterstwo, no to on jakby tutaj bardziej odpowiednim kandydatem, tak? Szczególnie, że papież też to właśnie krytykował zarówno takie jakieś, jak to on wyraził, ostre nacjonalizmy,
czy też właśnie takie bardziej asertywne podejście państw do tego typu kwestii jako imigracja. No i chyba w tym punkcie zakończymy temat rzeka pewnie, do którego, powtórzę wytartą formułkę, będziemy wracać, ale zawsze jest tak, że w każdym temacie warto przedstawić kilka punktów widzenia i również w tym temacie kondycji Kościoła kilka punktów widzenia na pewno w najbliższych tygodniach przedstawimy. Teraz ten materiał kończymy. Moim Państwa gościem był Jan Sroka z Towarzystwa Studentów Polskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do upowszechniania naszych materiałów, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, również wspierania naszej pracy i do zobaczenia w kolejnych programach.